Odnośnie moich prywatnych poglądów, no ja nigdy moimi prywatnymi poglądami tam się specjalnie nie kryję. Jeżeli coś mi nie pasuje, to to mówię. Natomiast to, jak to zostało wykorzystane i nagłośnione, to jakby już jest nie moja sprawa. Ja nie będę mówił także, że prywatnie. Zresztą zaznaczyłem wyraźnie, że to jest moje prywatne zdanie i odnośnie tego, czy to jest pandemia, czy nie jest, jest to tylko kwestia definicji, bo WHO do jeszcze niedawna epidemia była, musiała się cechować wysoką śmiertelnością. Natomiast zostało to zmienione na nie wiem jakie potrzeby. Teraz wystarczy, że jest choroba zaraźliwa, czyli wystarczy, że będzie zaraźliwy, mocno zaraźliwy katar i tak samo będzie ogłoszony stan pandemii. I tutaj no, czasami trzeba mieć po prostu odwagę powiedzieć prawdę to, co się myśli, a nie takie, że a nie powiem, bo ktoś tam, nie wiem, się obrazi. I tutaj znowu zrzucanie odpowiedzialności, że coś się stanie złego na mnie, bo mieszkaniec jest dorosłą osobą, ma swój rozum i żadne zdanie burmistrza, myślę, że tego nie zmieni. Mieszkańcy są wolnymi ludźmi i chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeżeli ktoś chce nosić maseczkę, proszę bardzo. Ja nikogo nie namawiam do nienoszenia maseczek czy do nieprzestrzegania zasad. Absolutnie. I nie twierdzę, że nie ma wirusa na przykład, bo to już takie później ten wirus jak najbardziej jest. Natomiast środki, które rząd podejmuje, są moim zdaniem niewspółmierne do tego zagrożenia.